Witam Was, bracia i siostry preperzy. Tym razem filmik o tematyce EDC, a mianowicie w najbliższym czasie wybieram się na podróż poślubną wraz ze swoją młodą żoną do tak zwanych ciepłych krajów. W związku z tym byłem zmuszony przygotować takie wakacyjne EDC. Po lewej stronie klucze wyznaczają granice, gdzie możecie zobaczyć część przynajmniej mojego starego EDC, tą pierwszą podstawową warstwę, którą noszę zawsze w spodniach, czyli mam przy sobie. Nie jest tak, że ktoś mnie zaskoczy. Nie mam tych przedmiotów. Ze względu na to, że będzie to lot samolotem, muszę pozbyć części bardziej agresywnej, czyli właśnie takich oto nożyków. Przynajmniej na pierwszą część mojej podróży. Część z tych rzeczy od razu wylatuje. Wylatuje to. To jakieś karty na punkty i tak dalej. Netlife też wylatuje ze względu na to, że staram się ograniczyć liczbę kosztowności związanych, znaczy branych na podróż. Nożyk też. I zostajemy właśnie. Klucze też nie będą mi niczego potrzebne. Zostajemy ze standardem, czyli komórka, zapalniczka, latarka. No to też niestety bye bye. Dowód osobisty. Ostatnio właśnie wyposażyłem się w takie zabezpieczenia do kart płatniczych z okazji tej podróży. Co zabieram ze sobą? Ze względu na to, że pozbyłem się w większości z zawartości swojego portfela, będę spędzał czas nad morzem, na plaży, nie będę go zawsze miał przy sobie, gdyż w slipkach nie można nosić komóry, nie można nosić, no akurat tą latarkę można, bo jest wodotworna, ale nie wiem, kurczę, czy by się nie wyślizgła. Zatem zakupiłem w ostatnim czasie właśnie taki oto pojemnik firmy Overboard. Jest to super wodoodporny pojemnik, który dzięki swoim właściwościom będzie moim takim plażowym portfelem. Zakładany jest na ramię bądź na kostkę. I tu właśnie zamierzam zmieścić latareczkę. Zapalniczki nie będę przy sobie nosił ze względu na to, że nie mam zaufania do tego, jeżeli by zamokła. Za to sznurek już był testowany, jak widzieliście na wcześniejszych filmikach. Krzesiwo również, więc też wędrują tu do środka. Plus taki tandetny nieco nożyk Bera. Trafia tu ze względu na dwie rzeczy, które są jedynymi jego plusami. Szerokość i wymiary, zresztą pozostałe również ostrze ząbkowane, którym można coś z tego krzesiwa wykrzesać, bo tutaj góra jest niestety zaokrąglona. Sam nożyk oprócz krzesania iskier to nie za wiele może zdziałać, aczkolwiek no w jakichś tam ekstremalnych sytuacjach lepszy ryc niż nic. Dlatego właśnie on tutaj też trafia. Ciach. Dodatkowo jeszcze tabletki do uzdatniania wody, tabletki przeciwbiegunkowe i antyzapalne. To takie zabezpieczenie ze względu na to, że gdybym faktycznie gdzieś się rozbił, utonął, nie wiem, tam wynurzył z głębin na innej bezludnej wyspie, to muszę jakoś tych tabletek do uzdatniania wody użyć. No wiadomo, tutaj ewentualnie też mógłbym trochę wody nalać i rozpuścić te tabletki, aczkolwiek myślę, że takie coś jest bardziej pojemne. Więc to wszystko też tutaj trafia. Dobra, powiedzmy, że ładnie poukładałem. Dodatkowo właśnie do tego pojemnika myślę zmieścić karty, dokumenty, pozostałe jakieś pieniążki.
I to będzie właśnie moja taka pierwsza warstwa ETC, już totalna, ze względu na to, że nie będę często miał przy sobie nic innego oprócz tego pojemnika. Tutaj jeszcze takie dodatkowe przedmioty, czyli puszka sasowska, Gerber Steady, który widzieliście w ostatnim filmiku, zapałki sztormowe do potestowania troszkę, zapalniczka. To wszystko jest już w torebeczce zapakowane ze względu na to, że musi przejść przez bramki i przelecieć do naszej destynacji. Więc odpowiednio to nieco przygotowałem. Dodatkowo zaprezentuję Wam swój bagaż podręczny. Taka oto najprostsza torba. Robię to ze względu na to, żeby pokazać Wam, co jeszcze zabieram ze sobą w podróż. Oczywiście klasykę do poczytania. No, lot troszkę będzie trwał, więc muszę się przygotować odpowiednio. Taka nereczka z MFH, tandetna, tania, aczkolwiek służy za bardziej pojemnik do segregacji rzeczy niż jako taką. Nie myślę jej za bardzo używać. I tutaj mam różne takie przedmioty w stylu latarka czołówka. Tutaj jest taka kieszeń higieniczna, różne chusteczki, hand sanitizery, jakieś tam wipesy. Tutaj z drugiej strony słuchawki i stopery do uszu na podróż. Dodatkowo, jak widać, karty Max Petition, notes, nieszczęsny pocket shark, ze względu na to, że na pokład samolotu nie można zabierać ostrych rzeczy. Myślę, że to jest jedyne godne jego miejsce, czyli podróż samolotem. Plus długopis, taki zwykły. To będzie jeden. Jeszcze sprawdzę, czy tam nic nie ma. Nie, to wszystko. Podstawowy komplet bielizny. Również widziane już przez Was okularki Willex Revolver. Jakieś takie drobne przekąski, energetyki. Troszkę paracordu. Lornetka Hawkeye, którą żeście widzieli już, ale zapakowano. Plus bardzo fajna książka, którą zacząłem ostatnio czytać. Blackout. Najczarniejszy scenariusz z możliwych. No nie wiem, przeczytałem 50 stron do tej pory, jakoś ten scenariusz nie wydaje mi się zbyt mroczny. Ale zobaczymy, jak dalej się rozwinie ta książka. Plus aparat lustrzanka, aby nieco wspomnienia uchwycić. Dwie folie NFC. I to by było na tyle, jeśli chodzi o mój bagaż podręczny. Ok. Posprzątajmy tu troszkę. Zaraz to sobie wszystko ładnie poskładam. Bardzo fajna książka, polecam. Co więcej chcę Wam powiedzieć, przez najbliższe 2 tygodnie nie będę zbyt regularnie wrzucał filmików, aczkolwiek mam trochę materiału przygotowanego, więc możecie się spodziewać różnych wrzutów. Przez ten czas mam ochotę zrealizować kilka swoich takich pomysłów, tu właśnie zapisanych, dotyczących tego, jak można ciekawie spędzać czas na zewnątrz podczas swojego urlopu, a także różnych innych tematów dotyczących prepperstwa, survivalu i różnych podobnych kwestii. No nie wiem, zabaweczka. Dobra. Okej, dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam Was. Hej.